Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Gabriel Maciejewski, jak zwykle ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Naszym gościem jest dzisiaj profesor doktor habilitowany Łukasz Święcicki, kierownik drugiej kliniki psychiatrii przy ulicy Sobieskiego w Warszawie, autor dwóch, znaczy większej ilości, ale tutaj dzisiaj będziemy omawiać dwie książki profesora Święcickiego, Choroba afektywna dwubiegunowa, trudności diagnostyczne i choroba afektywna dwubiegunowa, scenariusze rozwiązań. Zaskakująca rzecz, ponieważ wziąłem równe ilości tych książek. Jedna się sprzedaje lepiej. Oczywiście oczywiste jest to, że scenariusze rozwiązań sprzedają się lepiej, a trudności diagnostyczne sprzedają się gorzej, ponieważ... Wszyscy chcą wiedzieć, jak to będzie, a nie jakie są trudności. A każdy się zdiagnozował sam. To bardzo zabawne też rzeczywiście. Czy to jest tak, to jest magia tytułu po prostu. Że ludzie sami diagnozują sobie rozmaite choroby i przychodzą do pana już po rozwiązania. Po rozwiązania, tak się zdarza. To rzeczywiście, nie pomyślałem o tym nawet do tej pory, ale to rzeczywiście bardzo słuszna chyba ocena sytuacji. Rzeczywiście bardzo wiele osób przychodzi do mnie z propozycjami rozwiązań, żebym ja zaproponował rozwiązanie, z propozycjami rozpoznań, żebym ja jakieś rozwiązanie zaproponował, a na ogół bardzo ciężko jest wytłumaczyć mi wtedy, że musimy wrócić do początku i że może ja zaproponuję jakieś rozpoznanie, a potem będziemy myśleli o leczeniu. Ale nie, ja już rozpoznanie, wszyscy my to ja już mam, niech pan mi coś na to poradzi, ja już wymyśliłem, jak to się nazywa, ta moja choroba. No i jakoś tak jest, że jednak najczęściej osoby, które sobie już wymyśliły, to jednak nie mają racji. To znaczy najczęściej jest taka tendencja, że osoby, które mają zaburzenia osobowości, rozpoznają sobie chorobę afektywną dwubiegunową. Natomiast osoby, które mają chorobę afektywną dwubiegunową, sobie jej nie rozpoznają, bo najczęściej sobie rozpoznają samą depresję. Dlatego to jest popularne rozpoznanie, ale nie wśród pacjentów, którzy rzeczywiście mają tę chorobę. Tak to bywa w psychiatrii. I sprzedaż tej książki skoczy. Więc radzę dokupić tym, co już kupili, tą drugą. Dokupić pierwszą część i przeczytać. Bo naprawdę rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej, chociaż się wydaje, że jest bardzo łatwe, tak teoretycznie pewnie na rysunku, to w życiu naprawdę jest trudne. I nie jest zupełnie łatwe, nie ma tam nic łatwego. Wstrząsające jest to, co pan napisał we wstępie do tej pierwszej części. Choroba afektywna dwubiegunowa, trudności diagnostyczne. Ja to przeczytałem kilka razy, dlatego że zilustrował pan taką, jakby to powiedzieć, przyrodzoną dwoistość świata, że się tak mądrze wyrażę, która dotyczy absolutnie, ale to absolutnie każdej dziedziny. Ja to zilustruję taką formą, że to jest konflikt między metodą a przykładem. To jest wstrząsający zupełnie fragment tekstu. On jest bardzo długi, dlatego ja nie będę go teraz odczytywał. Próbuje się diagnozować choroby psychiczne za pomocą czegoś, co lekarze nazywają drzewkiem diagnostycznym, czego istnienia nawet nie podejrzewałem. A pan przeciwstawia tej metodzie, znaczy nie gwałtownie i nie na siłę, ale kazuistykę. Czy można powiedzieć, że coś jest mniej lub bardziej skuteczne? Ja oczywiście, mając za sobą doświadczenia swoje, życiowe, zawodowe, jestem zwolennikiem kazuistyki totalnym i nie wierzę w metodę. No ja też nie bardzo. Znaczy ja spotkałem właśnie pana profesora, którego nazwiska zawsze zapominam, chociaż bardzo go szanuję, ten miły człowiek, ale ja nie mam po prostu pamięci to nazwisk. To jest taki amerykański profesor z Florydy. Profesor Sheehan, tak się nazywa, Sheehan. Profesor Sheehan, który stworzył taki kwestionariusz mini. On się nazywa mini, chociaż jest maxi, bo jest gruby. I tam się odpowiada tak, nie, tak, nie, tak, nie. I na końcu wychodzi rozpoznanie. I on zupełnie poważnie opowiadał coś, co dla mnie brzmi jak kawał. Opowiadał nam na wykładzie, na którym byłem, że przyszła do niego, do tej poradni, czy do tego ambulatorium dużego na Florydzie, przyszła jakaś starsza pani Rosjanka z emigracji rosyjskiej, która znała tylko rosyjski. U nich w tym ośrodku nikt nie znał rosyjskiego, ale mówi ten profesor, nie mieliśmy żadnego problemu, ponieważ dysponowaliśmy wersją kwestionariusza mini po rosyjsku. Myśmy jej dali, ona sobie wypełniła i nam wyszło rozpoznanie i widzieliśmy, jak ją leczyć. Zgroza, moim zdaniem, to jest kompletna zgroza, to jest zupełne nieporozumienie. Jak dowcipił milicjanta. To jest absolutnie niemożliwe. My jakby nie wiadomo w jakim języku, to się po prostu tak nie da zrobić. To, co jej rozpoznali, co jej leczyli, to resztki włosów na łysej głowie mi stają. To, no ja nie wiem. No samochodu się w ten sposób nie naprawi. Ja się, zupełnie nie zgadzam, że można w psychiatrii cokolwiek osiągnąć, nawet najmądrzejszymi pytaniami. Znaczy oczywiście mądre pytania, mądre kwestionariusze są bardzo ważne, tylko że nie mogą zastąpić
zwłaszcza psychiatrii. Jestem przekonany, że zwłaszcza psychiatrii nie mogą zastąpić takiego oka klinicysty, takiego oglądu sytuacji, takiego nabicia ręki, takiego, że widziałem 1000 takich przypadków, które pod pewnymi względami są zawsze do siebie podobne. Mhm. Tego się nie da zastąpić. Ja już próbowałem sobie wymyślić różne, ja też wymyślałem różne kwestionariusze, bo to jest pokusa, myślę, każdego klinicysty, żeby sobie to jakoś uprościć. Mhm. Kiedyś wymyśliłem coś takiego, to nawet ktoś opublikował w postaci takiej wyrywanej, kartkowej tej, pytania, które zadałbym komuś, żeby zdiagnozować u niego chorobę afektywną dwubiegunową. I tam wymyśliłem bardziej, powiedzmy, dowcipne i trudniejsze pytania, mm-hmm. niż są zwykle w takich kwestionariuszach. Nie takie, czy jesteś smutny, czy jesteś wesoły. Starałem się to jakoś zrobić jakoś w bardziej skomplikowany sposób. I nawet uważam, że ten mój kwestionariusz ma dużo wdzięku, ale nie wierzę w niego i szczerze mówiąc wcale go nie używam. To był taki rodzaj zabawy. Zrobiłem go, bo chciałem zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Ktoś się tym zainteresował i to opublikował, trochę mi głupio z tego powodu, bo myślę, że to nie jest narzędzie diagnostyczne i chociaż to jest fajne do czytania, to myślę, że się nie nadaje do używania. Ma pan albo poczucie słabo, humoru. Albo słabo ma pan poczucie humoru, ponieważ ja te książki czytam z niewymuszonym uśmiechem na twarzy, co mi się rzadko zdarza, bo częściej czytam i jestem skrzywiony przy czytaniu. To jest jedna sprawa, ale tak, czy inni lekarze pańskiej specjalności też mają poczucie humoru? Bo myślę, że wielu im brakuje, ale nie chcę się do nich przyczepiać. Nie, ale chodzi mi o to, że kiedy przy którymś poprzednim pańskim wystąpieniu w mediach coś pan żartem powiedział o prądzie. No właśnie. I jakieś szacowne gremia natychmiast uznały za stosowne, żeby zabrać w tej sprawie głos. Ja się przyznam, szczerze zdziwiłem, dlatego że mając do dyspozycji tę książkę, mając do dyspozycji pańskie inne książki i widząc, jak pan prezentuje ważne dla pacjentów, ważne dla wszystkich ludzi treści, no bo z chorobą afektywną dwubiegunową i innymi schorzeniami wielu z nas styka się na co dzień, no to trzeba naprawdę mieć dużo złej woli, żeby posądzić pana o... No tak mi się wydaje, no. Znaczy, o jakieś celowe... Konkretnie sprawa, sytuacja wyglądała tak już, może trochę nie ma sensu, żebym to powtarzał, bo to się utrwala, ale no, żeby tak dać państwu jakby zobrazować, o jakiej sytuacji pan mówi, no to ja rzeczywiście zostałem zapytany, że skoro jestem tak biologiczny, to czy widzę miejsce dla psychologów na swoim oddziale? Ja powiedziałem, że nie ja tak sądzę, tylko że mój poprzedni szef mówił, że jak nie ma światła, to psycholodzy mogą napędzać agregat do elektrowstrząsów. I to był oczywisty żart. To był oczywisty, oczywisty żart. Absurdalny. Ale psycholodzy zwrócili się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z żądaniem, żebym ich oficjalnie przeprosił. I było oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, żebym przeprosił i przepraszałem. No, ale to jest wstrząsające. No bo skoro ludzie powiedzieli, że są urażeni, no to ich przeprosiłem. Ale to był absurdalny dowcip. Oczywiście, że bardzo dużo widzę miejsca dla psychologów w każdym oddziale i wcale nie przy agregacie. Ale zresztą nie ma takiego agregatu. Tej książki. Nie ma to w ogóle sensu. Z każdej strony tej książki jasno wynika, że jest pan chyba najbardziej takim otwartym klinicystą, tak się mówi, prawda? Tak się mówi. Tak się mówi. I jest pan w stanie zaakceptować, jeżeli nie wszystko, to bardzo wiele. Tak, to prawda. Ja myślę, że tak. Znaczy mam w tej chwili w oddziale chorób afektywnych, to jest jeden z oddziałów w mojej klinice, do którego jestem najbardziej przywiązany. Tam pracuję od 32 lat i tam głównie mam pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i mam w tej chwili tam tak zwanych asystentów zdrowienia, to znaczy osoby, które same były chorowały, a teraz u mnie pracują i te osoby mają zupełnie nieoczekiwane pomysły na leczenie i ja to wszystko akceptuję, jeśli uważam, że to nie jest szkodliwe, to jestem gotów spróbować. W tej chwili mamy na przykład taką terapię przy pomocy parzenia herbaty, którą robi taki jeden pan asystent zdrowienia, robi ceremonię herbacianą, co pacjentów jakoś uspokaja, nie, na pewno nie leczy im choroby afektywnej dwubiegunowej, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby to robić. I z tego, co wiem, jestem jedynym kierownikiem kliniki w instytucie, który pozwala na wszystkie takie metody. No, takie sztuki. I one mi w ogóle nie przeszkadzają. Mnie nie boli od tego serce. No właśnie. I ja po prostu, to jest tak, że 32 lata pracuję w miejscu, gdzie prawie wszyscy są smutni, przy czym część osób jest tragicznie smutna. Wszyscy ludzie płaczą, albo myślą, że umrą, albo chcą umrzeć. I gdybym w tym miejscu nie miał
bardzo dużych zapasów poczucia humoru i gdybym się nie umiał śmiać i zaczął z nimi razem płakać, to już przede wszystkim nie dałbym rady tam pracować, a po drugie na pewno bym im nie pomógł. I ja szukam w nich tego i odwołuję się do tego i to się zawsze znajduje, do jakiegoś elementu poczucia, niechby i czarnego humoru, ale żeby oni razem ze mną się zaśmiali i jak robię obchód, to mi się to udaje. Ja rozśmieszam ludzi, nawet bardzo głęboko depresyjnych, ale żeby to zrobić, to trzeba dosyć ryzykownie jechać. To znaczy zwykle takie bardzo ostrożne mówienie nie będzie śmieszne. No tak. Ja muszę zrobić coś naprawdę dziwnego, żeby pacjenci się roześmiali. Na przykład co? Ja to tak improwizuję, że ja zupełnie, to jest no absolutnie zupełna potrzeba chwili, ale no zwykle to ja jestem obiektem jakby tego śmiechu, to znaczy staram się, żeby pacjenci się ze mnie śmiali, nie, to nie ja się z nich śmieję. Znaczy na pewno ogrywam często to, że jestem łysy, co pacjentów zawsze bardzo śmieszy, bo na przykład no osoby, które czekają na leczenie elektrowstrząsami, to no dosyć często im mówię, że elektrowstrząsy wzmacniają włosy, bo poprawiają przepływ krwi na czaszce i jak pan widzi, ja zaniedbałem w swoim czasie zabiegów. Z tego większość ludzi się śmieje. No tak, no. Pokazuje na głowę, to jest prosty dowcip. Wymyślam też bardziej skomplikowane. Moi asystenci zwykle na mnie patrzą z pewnym zdziwieniem, ale ja to robię absolutnie specjalnie. Taką mam metodę, uważam, że to działa i uważam, że to się sprawdza. Wiem, że czasami niektórzy pacjenci się czują urażeni, ale według mnie nie ma innego sposobu, bo takie traktowanie wszystkiego maksymalnie na serio i z takim smutkiem jest bezsensowne. Sami pacjenci mi to pokazali. Kiedyś miałem taką pacjentkę, taką starszą panią, która odmawiała jedzenia i picia, już 3 dni nic nie jadła i nie piła, oczywiście dostawała kroplówki, była karmiona przez rurkę. No i ja tak jakby chciałem jej tak wytłumaczyć niestosowność takiej postawy i jak się na nią pochyliłem i mówię, proszę pani, czy pani wie, że jak człowiek nie je i nie pije, to umiera? A ona tak otworzyła jedno oko i mówi, a pan wie, że jak je i pije, to też umiera? I zrozumiałem, że jestem idiotą. Oczywiście człowiek je i pije, też umiera. Śmiejmy się z tego, naprawdę, nie róbmy z tego tragedii. Karm ją przez rurkę, ale rozśmieszyła mnie i ona chciała mnie rozśmieszyć. I w momencie, kiedy chciała umrzeć, próbowała się zagłodzić na śmierć, miała w sobie, to mi wykazało, że każdy ma w sobie jakieś takie na dnie, gdzieś tam to ziarenko, tą perłę, w której prawdopodobnie, moim zdaniem, taka jest moja koncepcja, chowa wszystko, co ma w tej chwili najcenniejszego. Znaczy, depresja go pożera całkowicie, tego człowieka, i on w takim swoim, nie wiem, tabernakulum, w takim swojej, tej wewnętrznej perle, chowa to, co ma najcenniejszego i okazuje się, że takie gorzkie, czarne poczucie humoru jest tym, co nas ratuje i to być może jest dla nas bardzo cenne. Ja się do tego odwołuję, chcę to wzmacniać, a nie osłabiać. Ale to znaczy, że pacjenci są inteligentni, a momentami pewnie piekielnie inteligentni. No i pan po 32 latach praktyki musi być po prostu lepszy od nich, żeby im pomóc. No tak, muszę nadążać. Tak, ma pan rację, to prawda. Muszę nadążać, to znaczy nie bardzo się daje być terapeutą, jeżeli człowiek jest mniej błyskotliwy niż jego pacjenci. Znaczy, to się nie bardzo sprawdza. Trzeba jednak być troszeczkę do przodu. No bo ma pan przewagę, ponieważ jest pan lekarzem, oni są pacjentami, ale tak naprawdę w praktyce ta przewaga zawodowa się nie liczy. Liczy się tylko charakter, prawda? Liczy się charakter. No właśnie. I o tym też pan pisze w tych książkach, że jeżeli nie ma charakteru, jeżeli nie ma... Ja nie widzę słowa empatia, ale to nie o to chodzi. Ja też nie zaprzepadam, ale to o to chodzi. O empatię. Otwarcia, powiedzmy, tak? Tak. To żadne metody nam nie pomogą. Bo oczywiście można po prostu wziąć bardzo dużo żargonu profesjonalnego i zawalić pacjenta językiem, którego pacjent nie rozumie. Tak? Się schowa pod łóżkiem. Grać zawodowca i po prostu strzelać jakimiś... Tak? Wtedy pacjent się schowa w jednym miejscu, ja się schowam w drugim miejscu. Tracimy czas na taką rozmowę. Natomiast ma pan zupełną rację i bardzo słuszną intuicję, że wtedy, kiedy ja występuję z otwartą przyłbicą i odrzucam żargon, i odrzucam taką nadmiernie pseudoprofesjonalną postawę, no to stoję goły, nie mam tego wszystkiego i muszę sobie poradzić właśnie charakterem, a nie żargonem. Nie mogę pacjenta przycisnąć 3. tomem Bilikiewicza, tylko muszę sobie poradzić z własnej głowy. No... Ja sobie staram się to robić. Nie wyobrażam sobie zupełnie innej sytuacji. Ja nigdy nie widziałem pacjentów. Raz się zetknąłem z osobą chorą na chorobę afektywną dwubiegunową, bo to dla mnie poważny wstrząs. No tak. Poważny wstrząs, bo ja nie spodziewałem się, że takie rzeczy się odbywają.
Mieliśmy kiedyś taką pacjentkę, to zawsze pamiętam do końca życia i zawsze to powtarzam, która miała bez przerwy zmiany z depresji na manię przez 30 lat, bo tyle czasu była w instytucie, nigdy nie była tak naprawdę wypisywana. I ona zawsze, jak jej się zmieniała faza z depresji na manię, to wybiegała takim galopem z sali i krzyczała: wielki sukces współczesnej psychiatrii. Ja sobie to na zawsze zapamiętałem, bo to jest wielka lekcja pokory. To jest wielki sukces współczesnej psychiatrii. Czyli gówno wiecie i gówno potraficie zrobić. I naprawdę, i trzeba to wziąć bardzo do siebie. Tak właśnie wyglądał w jej przypadku wielki sukces współczesnej psychiatrii. Czyli nijak. To jest niesamowite, bo pan to opowiada, a ja myślę o japońskich filmach z samurajami, gdzie za każdym zakrętem albo rogiem ulicy może się czaić mistrz, który umie lepiej niż my, prawda? Mhm. I robi się kłopot. I to jest kłopot poważny, bo to nie jest oddział, gdzie leżą sercowcy albo ludzie z nowotworami, tylko to jest... tam też niestety moi pacjenci ci chorują i na serca, i na nowotwory, ale... i to częściej niż populacja ogólna, dlatego że ludzie z depresją częściej chorują, na przykład na cukrzycę, częściej mają nadciśnienie, częściej też mają chore serce, dlatego że to jednak psychika rządzi. A człowiek, który ma przez długi czas albo depresję, albo co gorsza, takie duże wahania nastroju, ma też straszne wahania chociażby kortyzolu, prawda, różnych hormonów stresu, i to go rozwala, bo on jest ciągle na takiej huśtawce. Większość ludzi nawet sobie nie wyobraża, w jakim strasznym takim rozkroku, powiedzmy, hormonalnym są ludzie, którym się tak wahają fazy, i to, no to oczywiście uderza w serce, w nadnercza, w ciśnienie, w trzustkę. No, ludzie chorują od tego fizycznie, od choroby psychiczne powodują choroby fizyczne, wykańczają organizm, wyczerpują organizm. Ta pacjentka, o której mówiłem, zmarła w wieku 60 lat z powodu PAOHP, czyli obturacyjnej choroby płuc. No ale nabawiła się jej między innymi dlatego, że w czasie swoich faz maniakalnych paliła niesamowite ilości papierosów, w ogóle nie spała, prowadziła zadziwiająco niehigieniczny tryb życia i eksploatowała organizm do granic możliwości. W wieku 60 lat ten organizm nie wytrzymał, mimo że to była drobna, szczupła kobieta, po prostu padła i umarła. Wspominamy ją wszyscy do dzisiaj, chociaż to już pewnie prawie 10 lat chyba od jej śmierci. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, ponieważ medycyną nie interesowałem się jakoś szczególnie do momentu, dopóki nie wziąłem do ręki pańskich książek. Ale to jest dla mnie, laika, zaskakujące, bo mnie, a podejrzewam, że wielu osobom, wydawało się, że na oddziale psychiatrycznym ludzie chorują tylko na choroby psychiczne. No więc nie. No więc nie, prawda? To jest spore zaskoczenie. My właśnie, to jest najczęstszy nasz problem, bo to bardzo wiele ludzi, lekarzy też tego nie rozumie. Anestezjolodzy, my robimy dużo elektrowstrząsów, pewnie najwięcej w Polsce. Robimy około 800 zabiegów rocznie. Elektrowstrząsy są najlepszym sposobem leczenia depresji i są jednym z najlepszych sposobów zapobiegania szybkiej zmiany faz w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Mają bardzo nieładną nazwę, to zresztą jest głupia i historyczna nazwa, ona nie powinna, powinna to się nazywać neuromodulacja, ale no, nie nazywa się, nazywa się tak, jak się nazywa, musimy z tym żyć. Robimy bardzo dużo elektrowstrząsów i nasi pacjenci zazwyczaj przed elektrowstrząsami są w bardzo mizernym stanie somatycznym i anestezjolodzy regularnie, chociaż pracujemy z tymi samymi anestezjologami od lat, odmawiają nam zgody na znieczulenie, bo mówią o tym, pacjent nie może, bo ma nadciśnienie, bo ma serce chore. I zawsze im mówimy: słuchajcie, zrobimy parę zabiegów i to wszystko się poprawi. Zobaczycie, nie pogorszy. Tylko oni: nie wierzymy, bierzcie na siebie odpowiedzialność, podpiszcie nam. Zwykle się kończy tak, że my im podpisujemy, że to ze względów życiowych, że musimy tak zrobić i żeby oni, że uwalniamy ich od odpowiedzialności, bo oni się tego boją. I rzeczywiście regularnie po kilku wstrząsach oni mówią: no kurczę, coś się stało, no patrzcie, jak się poprawiło serce, no zobacz, jak się poprawił zapis EKG. Nie było powodu, nie leczyliśmy serca, leczyliśmy głowę, ale głowa jest z sercem naprawdę połączona. No, wszyscy, naprawdę jest połączone. Tylko jakoś, ludzie w ogóle nie biorą tego do siebie. To znaczy, wszyscy mówią, że wszystko jest połączone, ale w praktyce nie stosują się do tego. No, praktyka urzędnicza jest ważniejsza niż praktyka medyczna. No tutaj jest takie, no także każdy musi mieć swoje papierki, tak? No, każdy musi sobie zapewnić jakieś poczucie bezpieczeństwa, żeby nie, bo na niego się nie skarżyli, żeby nie ten, i w ostateczności psychiatra jakby zostaje sam, bo to my musimy zdecydować, rozstrzygnąć, a my jesteśmy przekonani, że musimy tak działać, ale lekarze innej specjalności nie są przekonani. Musimy ich
musimy ich błagać na kolanach. Jak generalnie u nas funkcjonuje takie określenie przeze mnie wprowadzone, że musimy się poniżyć, bo koledzy mówią, ale panie profesorze, ale znów nie przyszedł do nas neurolog. I mówi, no, ale już poniżaliście się? No nie, kochani, mówię, to musicie się iść poniżyć, albo ja będę się poniżał, albo wy się poniżcie. Poniżaliście się już w radiologii, w anestezjologii, to idźcie się poniżyć. I pracujmy dalej. No. I oni, straszne. Ciężko im jest z tym poniżaniem, to jest ciężkie ćwiczenie, ale robimy no to. No bo przeciętny człowiek, słysząc choroba psychiczna, depresja, mania, to raczej przeciętny człowiek zdrowy, tak, kojarzy to z terapią psychologiczną, tak, i uważa, że to się wyleczy jakimiś kroplami, albo może patrzeniem na słońce, albo oczywiście może... terapie psychologiczne mają bardzo duże własne. Swoje miejsce, tylko że są... takie sytuacje. My w szpitalu stajemy wobec takich sytuacji, o których ja zresztą piszę. Napisałem taki jakiś artykuł, w którym broniłem oddziałów psychiatrycznych, bo jest taka cały czas pokusa, ona istnieje, żeby zlikwidować oddziały psychiatryczne, żeby tylko takie środowisko, wspólne oglądanie przyrody, dużo ciekawych rozmów i tak dalej. Ale ja mam pacjentów, którzy w ciągu 3 miesięcy schudli 60 kg, 3 czy 4 miesięcy, którzy... mają odleżyny, leżą, nie mówią, są karmieni przez rurkę i przepraszam, ale no jaka opieka? Jaka opieka środowiskowa? No. Jaka rozmowa? Oni w ogóle nic nie słyszą, nie słychają mnie. Nie dotarłby do nich sam Freud, nikt do nich nie dotrze w tym momencie. Pan Bóg może tak, ale człowiek żaden nie. Muszę ich obudzić najpierw. Ja pracuję na bardzo ciężkim froncie i mam takie poczucie, że mało kogo to obchodzi. To znaczy, że na tym malutkim poletku, na którym próbujemy ratować ludziom życie i moim zdaniem nam to całkiem dobrze wychodzi, mamy takie poczucie, że nam jeszcze to wyrywają spod nóg i różni eksperymentatorzy mówią, ale już to dajcie spokój z tymi oddziałami psychiatrycznymi, to średniowiecze, likwidujmy to wszystko. To cały czas są, to się zaczęło tam w latach 70., 60. od antypsychiatrów. Oni mieli taką koncepcję i ona cały czas nie umarła, ona cały czas żyje. Cały czas jest koncepcja zlikwidujmy wszystkie oddziały psychiatryczne. Napisałem taki felieton do pisma psychiatra, który się nazywa Widmo Wolności, w którym porównałem to do sytuacji z filmu Buñuela, gdzie ludzie się zamykali w klatkach, żeby obronić się przed otoczeniem. I napisałem, że my razem z naszymi pacjentami zamykamy się w oddziale, nie jak w więzieniu, tylko my się zamykamy, żeby się bronić przed wami, żebyście nie chodzili nam po głowach, że my tu mamy szczególnie wrażliwych ludzi, bardzo ciężko chorych i my musimy razem z nimi się zamknąć, żebyście ich nie zniszczyli, bo oni są strasznie na to podatni. I dajcie nam spokój, dajcie, zostawcie nam ten oddział, nie katujcie nas swoim środowiskiem. Ale wie pan co? Ja jestem bardzo podejrzliwy. Ja o tym usłyszałem po raz pierwszy od pana o tej sugestii, żeby zlikwidować oddziały psychiatryczne. Wie pan, dlaczego takie sugestie się wysnuwa? Dlatego, żeby skazać tych, którzy są naprawdę chorzy i żyją do środka, na śmierć, a przesunąć granice choroby na zdrowych, którzy mają pieniądze, a następnie wydrenować tych zdrowych. Nie odważyłbym się tego tak powiedzieć. Ale ja mogę, dlatego że ja mogę wszystko tutaj. No pan może, ja się nie odważę. Nie wiem, czy tak jest. No pan nie wie, a ja taką sugestię tutaj. Ja po prostu się bardzo martwię o moich pacjentów i chciałbym, żeby to nie było. Były już takie eksperymenty w różnych krajach europejskich, że rzeczywiście likwidowano, w Stanach Zjednoczonych też, że w zasadzie zlikwidowano wszystkie szpitale i wszyscy mieli się gdzieś leczyć w jakichś poradniach. Po paru latach, z tego co wiem, Stanach Zjednoczonych od tego odeszli, zrobili znów szpitale, ale nie mogli odnaleźć kilkudziesięciu tysięcy pacjentów, którzy sądzę, że nie przeżyli tego eksperymentu. Spędzili ten czas na dworcach i tam się nie zaadaptowali, nie spędzili tego czasu na psychoterapii. Nie patrzyli na jezioro. Bo tak jak pan mówi, to są osoby, które są bardzo niezamożne i nie było ich stać na to, żeby sobie wykupić jakąś fajną terapię. To na co było ich stać, to jakiś śpiwór i położyć się na dworcu i tam leżeć. Znaczy, też chyba jest dużo niewiary w to, że choroby psychiczne są naprawdę chorobami, bo też, a poza tym też. Albo z drugiej strony, że są uleczalne, że z jednej strony to nie jest prawdziwe, a z drugiej strony nie można tego wyleczyć. To zdecydujcie się, albo tego nie ma, albo nie można tego wyleczyć jedno i drugie razem. Nie może istnieć. Drugie stwarza wielką pokusę, żeby ostateczne rozwiązanie... Na pewno likwidowanie oddziałów psychiatrycznych byłoby finansową oszczędnością, więc to można podejrzewać, że rzeczywiście ktoś by mógł chcieć na to jest najgorsza pokusa. Finansowa oszczędność, jeżeli pojawia się w systemie, w strukturze hasło finansowa oszczędność, to jest pokusa nie do zwalczenia. Ratowanie ciężko chorych na depresję jest drogie, bo to właśnie są kroplówki, bo to jest karmienie jakieś dodatkowe, bo to jest dodatkowa opieka, za którą trzeba zapłacić. Ktoś musi zapłacić, pacjenci nie, więc jakiś system musi za to zapłacić.
No i potem są ewentualnie te elektrowstrząsy, z których też się większość szpitali w Polsce wycofała z różnych względów, ale też i finansowych. To się nie bardzo opłaca. Mhm. Trzeba zatrudnić pielęgniarkę anestezjologiczną, anestezjologa, trzeba wyposażyć odpowiednio salę. Generalnie z punktu widzenia skuteczności metody, z punktu widzenia tego, jak ona bardzo może pomóc, to się niesamowicie opłaca. Ale jeżeli by się to przeliczało na jakieś złotówki, no to przypuszczam, że kiepsko wypadamy, no przyjdą... że to drogo. No. Obawiam się, że to drogo. A jeszcze przyjdą psychologowie i powiedzą, że to średniowiecze. Jak był taki żart w filmie, już nie pamiętam, którym szpital imienia Ronalda Reagana leczymy starymi metodami. No, coś takiego. Ale muszę powiedzieć, że ja mam bardzo dużo stażystów psychologów i u mnie bardzo wielu psychologów, psycholodzy bardzo lubią przychodzić na staże do mojego oddziału i mam ich zawsze dużo. I oni zawsze bardzo chętnie uczestniczą w elektrowstrząsach i pomagają mi z pacjentami. I jak nie spotkałem się z tym, żeby oni powiedzieli, że coś jest nie w porządku, że im się to nie podoba, wręcz przeciwnie. Bo oni są też pod wrażeniem tego, że ludzie, którzy no prawie nie żyją, wstają, uśmiechają się, mówią, że potrafimy dokonać takiej zmiany i wtedy oddajemy im pacjenta, z którym oni dopiero wtedy mogą pracować, a przedtem nie byli w stanie. Mm-hmm. I oni razem ze mną wożą te łóżka, oni są bardziej chętni do tego niż młodzi lekarze. Bo są dwa rodzaje psychologów. Psycholodzy prawdziwi, psycholodzy medialni. Tak, zdecydowanie. No. Psycholodzy... Moi są niemedialni. No, nie medialni. Nie, moi nie są medialni, moi są terapeutami, którym bardzo zależy. Którym bardzo zależy i no, którzy by jakby w pewnym sensie wszystko by zrobili, żeby pomóc, a nie mogą przeskoczyć pewnej rzeczy, bo nie da się psychoterapeutyzować pacjenta, który nie rozmawia ze swoim terapeutą. Nie, no a pacjenci w głębokiej depresji albo nie rozmawiają, albo rozmawiają tylko pozornie, bo odpowiadają tak, nie wiem, nie obchodzi mnie. Mhm. I na tym poziomie nie da się wejść w psychoterapię, bo to jest zbyt lakoniczny i zbyt zdawkowy kontakt. Zresztą często taki oszukany. Pacjent tak mówi, żeby się ten psycholog od niego odczepił i no właściwie, tak, żeby dał mu spokój. No bo pacjent, on wie wszystko bo pacjent w tym momencie. Bo pacjent chce leżeć, tak? Pacjent chce leżeć i patrzeć się w sufit. Mieliśmy teraz ostatnio, właśnie mamy w tej chwili pacjentkę, która jest w trakcie elektrowstrząsów, która przyszła do oddziału i mówiła, że jest morderczynią, że zabiła wiele tysięcy osób, że jest wielką przestępczynią, nie zasługuje nawet na śmierć. W związku z tym sądzi, że będzie żyła wiecznie i będzie wiecznie cierpiała. Mhm. I to wszystko całkiem ładnie mówiła, tylko że nie było z nią żadnej rozmowy, bo jak psycholog ją o coś pytał, to ona cały ten zestaw powtarzała po prostu. Nic innego nie miała w głowie, powtarzała to. To wyglądało całkiem nieźle, bo to wykształcona, rozsądna osoba używała, miała szeroki zasób słów, ale opowiadała historię taką, no raz, że absurdalną, a dwa, że zupełnie nieprzeniknioną. Nic nie można było tam, żadnej szpilki tam włożyć i ta pacjentka zgodziła się na elektrowstrząsy prawdopodobnie tego, że liczyła, że ją to zabije. Myślę, że tak było. Mhm. Aczkolwiek powiedziała, że się zgadza z chęcią i podpisała zgodę na elektrowstrząsy. I po, nie wiem, po trzech czy czterech zabiegach obudziła się uśmiechnięta, powiedziała, że jest świetnie, że jest wspaniale, zaczęła sobie czytać książkę i jak ją spytałem o te morderstwa, to wszystko, to powiedziała, wie pan, no ja nie bardzo to pamiętam, nie sądzę, no nie wiem, to absurdalnie wygląda to, co pan mówi. Naprawdę? A to się często zdarza. To ja nie wiem, co pan opowiada, wie pan co, mi się chyba pamięć troszeczkę popsuła po tych elektrowstrząsach, tak powiedziała ta pacjentka, nie mam za bardzo może ochoty na ten temat rozmawiać, to jest jakieś głupie, to nie jest, to mi wygląda na jakieś niemądre, to nie jest moje. I w tym momencie oczywiście możemy już rozmawiać z psychologiem, być może wrócić do tych może jednak trochę sobie przypomnieć i zastanowić się, bo skąd to się wzięło. No tak, skąd się ale obecnie wzięło. Ta pacjentka jest w stanie na ten temat rozmawiać, a przedtem mogła opowiedzieć nam długą historię, ale to do niczego nie zmierzało, to była powtarzająca się historia. To jest wstrząsające. Ta pacjentka sama jest pod wrażeniem, ona nie wierzyła absolutnie w elektrowstrząsy, nie wierzyła też, przypuszczam, jej rodzina, bo też mam wrażenie, że są strasznie zdziwieni. Ja się tego spodziewałem, dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja wiedziałem, że po piątym, szóstym zabiegu te morderstwa wszystkie znikną. Ta pacjentka powiedziała, zabiłam wiele tysięcy osób, jestem zbiorową morderczynią, nie zasługuje na nic, nie zasługuje nawet na śmierć, nigdy nie umrę, będę wiecznie żyła i cierpiała. Ale skąd się takie treści biorą w głowie? Człowiek gdzieś to niestety ma w sobie. Bo obawiam się niestety, że każdy gdzieś no tak, to bardzo to daleko gdzieś ma. No tak, ale to zostało zaaplikowane, gdzieś wciśnięte w mózg. Ale no to nie wiem, grzech pierworodny? Nieodgadnione. Nie, no. Nie, może po prostu źle dobrana lektura w dzieciństwie od razu. Nie, tam ja to zawsze myślę, że grzech pierworodny. No, to jest dobre wytłumaczenie, bo my tu wszyscy jesteśmy wierzący. To jednak z tego jabłka. Które oczywiście nie było jabłkiem, ale z tego owocu. Z owocu. Ja chciałem przeczytać fragment. Tak.
przyjemnością bardzo lubię swoje książki. Dziękuję. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że taka ułomna definicja nie pozwala na wyjaśnienie wielu zagadnień spornych. Na przykład, jaka byłaby w takiej sytuacji pozycja zaburzeń osobowości? Niewątpliwie ludzie z takimi zaburzeniami nie funkcjonują prawidłowo i na ogół są bardzo mało elastyczni. A przecież zgodnie z obowiązującymi obecnie kryteriami nie są to osoby chore. Czy zatem można by się domyślać, że są zdrowe? To prawda, nie umiem wyjaśnić fenomenu określanego jako zaburzenia osobowości. Na własne potrzeby nie pretenduję do miana głosiciela uniwersalnych mądrości. Tłumaczę to sobie tak. Proszę wybaczyć kolokwializm tego modelu. Zdrowie psychiczne to urządzenie do obierania ziemniaków. Choroba psychiczna to urządzenie do obierania ziemniaków z ułamanym ostrzem. Nie obiera. A zaburzenia osobowości to wyciskasz do czosnku. Nie obiera, bo nie służy do tego. Zarówno połamana obieraczka do ziemniaków, jak i wyciskasz do czosnku źle funkcjonują, jeśli chodzi o obieranie ziemniaków. Jednak przyczyny tej dysfunkcjonalności są w oczywisty sposób całkowicie różne. Ja po prostu jestem urzeczony tym fragmentem i zamarłem, jak go przeczytałem. Muszę powiedzieć, że ja tego jestem prawie pewien, że tego znikąd nie ściągnąłem, tylko sam wymyśliłem ze swojej głupiej głowy i to wymyśliłem to sporo lat temu. Aha. Na potrzeby wykładu, bo mam Aha. wykłady i muszę, ludzie mówią, no ale panie profesorze, zaburzenia osobowości to nie są choroby, tak? Nie są, bo taki jest napisane w książce. A ci pacjenci się do niczego nie nadają. No to panie, no to co to właściwie jest? I poza tym, jeżeli to nie jest choroba, to co, możemy to leczyć? Nie możemy tego leczyć. Co mamy z tym zrobić? Zostawić ich tak? Przecież oni nic sobie nie radzą. No i musiałem jakoś modelowo, bo ja nie umiem inaczej, ja muszę sobie wymyślić model. Nauczyłem się kiedyś jeździć na nartach w miarę dobrze, w momencie, kiedy instruktor narciarski mi powiedział, wyobraź sobie, że stoisz na piłce i odbijasz się od niej nogami. Jak sobie wyobraziłem piłkę i nogi, to zrozumiałem, o jaki zakres ruchu chodzi. To głupie, ale ja tak działam. W związku z tym musiałem wymyślić jakiś model i ten model cały czas mi się podoba. Muszę powiedzieć, że jestem cały czas, mimo że go sam wymyśliłem, to mi się podoba. To znaczy zaburzenia osobowości to jest coś całego, działającego, niepopsutego, tylko że się nie nadaje do tego, co chcielibyśmy z tym zrobić. Aha. Czyli moja psychika jest jakoś tam integralna, jest cała, od góry do dołu, nie ma w niej dziur, tylko że w ogóle nie dostosowana do zadań, które ja chcę przed nią postawić. I ten model ma też inne zalety, to znaczy można sobie wyobrazić taką bardzo dziwną, nienaturalną sytuację społeczną, kiedy ten wyciskacz do czosnku się przyda i wtedy nie, okaże się, że nie mam zaburzeń osobowości. Aha. Znaczy jakaś straszna wojna, nie wiem, jakaś straszna sytuacja, kiedy ludzie muszą sobie radzić własnymi rękami, muszą być okrutni, muszą być twardzi, muszą w ogóle nie mieć przeżyć, wtedy psychopaci rządzą i są na miejscu. Wreszcie przydają się wyciskacze do czosnek. Precz z ziemniakami, przydają się wreszcie wyciskacze do czosnek. I idziemy, rządzimy, tak? Aha. I to wcale, to jest kontekstowe po prostu. W Aha. takim społeczeństwie, jakie my mamy, takim bardzo łagodnym, bardzo takim delikatnym, bo my tacy przecież jesteśmy, bardzo takim kiziu-miziu, takim, że broń Boże, krzywdy, to coraz więcej osób pozostaje na bokach jako wyciskacze do czosnku, bo my już nie na tych kartofelkach nie tolerujemy najmniejszego takiego pyćka, tylko wszystko musi być tak ładnie obrane. No to weź człowieku i obierz wyciskaczem do czosnku gładko. No, połamany obieracz, bo po prostu naprawiam, tak? Robię mu elektrowstrząsy i mu się tutaj naprawia. Ale z wyciskacza do czosnku ja nie zrobię obieracza, po prostu nie w ten sposób. Nie. Tak samo jak gdzieś tam indziej napisałem, że z karabinów maszynowych nie robimy parasoli. No po prostu nie damy rady. Nie mam takich, co by spróbowali. No ale jest mnóstwo, ale właśnie jest mnóstwo. Mnóstwo takich ludzi. Jest bardzo duże zapotrzebowanie. Przychodzą do mnie ludzie i de facto to, do czego się sprowadza ich prośba, mówią, panie profesorze, ja jestem takim parasolem, zrób pan ze mnie karabin maszynowy. Panie, nie umiem. Żebym był potrzebny. Ja naprawiam parasole, ja naprawiam karabiny, ale nie robię z parasoli karabiny. To jest transubstancjacja psychiatryczna. Tego się nie da zrobić. Nie jestem alchemikiem. Ale to jest wstrząsające, co pan powiedział, dlatego że ja obserwując ludzi szerzej i troszkę wężej, zauważam, że ludzie, którzy są tak naprawdę zdrowi, że oni się nie przydają. No właśnie. I mają z tym problem, że się nie przydają. No tak? A chcieliby się przydać. No właśnie. I teraz tak, trzeba im stworzyć jakąś ofertę, to się może udać albo nie, prawda? Ale generalnie to oni się spotykają z odrzuceniem. No prawda? Właśnie. Pan no się właśnie. Nie nadaje, bo pan jest za bardzo usystematyzowany, za miękki, zbyt gwałtowny, za twardy, za taki, za nie taki. Do widzenia. Do widzenia.
A jakby na przykład nie było, nie wiem, było mnóstwo analfabetów albo było bardzo mało książek, to na przykład jakby się przydali ludzie z zespołem Aspergera, którzy tak zapamiętują no wszystko tak. I tego. A teraz my, no, wariaci nauczyli się na pamięć rozkładu no jazdy. Znaczy, idź wariacie. Ale przecież jakbyśmy się jakby wtedy jakby wszyscy szanowali, całowaliby po nóżkach, posadziliby tego człowieka i on by tak siedział i mówił to, co teraz, tylko teraz to mówimy głupoty, a tak to już mówi, jaka wiedza. No. Dowiedziałem się od niego rozkładu jazdy, ale teraz nie potrzebuję tego, bo sobie sprawdzam w swoim smartfonie. I to jest tak, jak pan powiedział, ludzie niepotrzebni. To są ludzie Homer z zaburzeniami osobowości. Homer miał pewnie, ale mnóstwo ludzi miało różne ciekawe zespoły i w ich czasie, w ich miejscu, w ich kulturze miało to bardzo sensowne zastosowanie. A teraz po prostu nie ma i tak na to trzeba patrzeć. Ale to jest straszna konstatacja, dlatego że to świadczy o ubóstwie naszego świata. Że on jest duchowo zubożony no w sposób poważny, no materialnie tak ubogacony nieludzko, no bo mamy tutaj w ogóle no tak, nieprzeliczone ilości technologii. Tak być, że, no może tak być, że to są naczynia połączone, także im no więcej tak. mamy w jednym, tym mniej będziemy mieć w drugim. To nad takimi rzeczami to się oczywiście już nie zastanawiam. Nie, no pan nie może się nad tym zastanawiać, ale czytelnicy się będą zastanawiać. Jestem zwykłym psychiatrą i po prostu staram się wykonywać, staram się wykonywać swoją robotę. Gdyby pan był zwykłym psychiatrą. No bo coś mnie uwiera. Ale generalnie tak, no nie, generalnie najbardziej chcę być i staram się być zwykłym psychiatrą. I myślę, że nie wiem, być może w odróżnieniu od wielu profesorów psychiatrii nigdy nie zaprzestałem praktykować i to jest główna część mojego życia i głównie najważniejsi są dla mnie pacjenci. Najwięcej czasu spędzam z pacjentami cały czas. Teraz też tutaj rozmawiamy, patrzę na zegarek, bo właśnie powinienem się spotkać z pacjentami, bo mamy dzisiaj dzień psychoedukacji, to znaczy, że będziemy z pacjentami rozmawiać o ważnych rzeczach. Mhm. Że te wszystkie teorie, które są, ja konfrontuję z nimi. Przychodzę do oddziału, siadam w oddziale i można zadawać wszystkie pytania i ja nie jestem najmądrzejszy, tylko próbujemy razem wymyślić, ponieważ rozmawiam z osobami, no, które są chore w tym momencie, więc nasze rozwiązania też czasami są chore, ale próbujemy sobie to wszystko wyjaśniać. Ja głównie też i dla nich napisałem te książki, bo może nie tę, ale jest, są takie trzy książeczki tam takie obustronne, tam taka mania, depresja, pacjent, lekarz i Wyprawa na bieguny, to się nazywa, takie trzy książeczki. I one są, oni bardzo je lubią. One, to jest tak, że to pacjenci mi coś mówili, ja ich wypowiedzi potraktowałem jako punkt wyjścia, ale tak na serio, to znaczy nie mówiąc, że to głupie, nie mówiąc, że to mądre, tylko próbując się zastanowić, co to w ogóle znaczy. I potem jest następna strona, to są moje tłumaczenia, jak ja to rozumiem i potem jest następna ich kwestia i potem jak ja to rozumiem, jak ja to widzę, jak ja to widziałem, jak to porównuję do innych. Oni bardzo lubią to czytać i te książeczki ciągle są wyczerpane, ja nie mam ich ciągle, bo mam potrzebę, żeby dawać je pacjentom, no, tak. No ale ich nie mam, więc już nie mam skąd dawać, więc im daję i zabieram. Aha. No poza tym nie boi się pan wychodzić z tą treścią kontrowersyjną i trudną, umówmy się, tak? Bo o psychiatrii mówi się albo z jakąś taką, z jakimś takim przedziwnym nabożeństwem i namaszczeniem, albo pokątnie. Albo... No to ja z głupoty po prostu, bo ja nie wiedziałem, że to jest kontrowersyjne. Dopiero się niedawno zorientowałem, to ja z czystej głupoty. Jakbym był kiedyś mądrzejszy, to bym nie zaczął w ogóle tego pisać. Ja dopiero teraz zrozumiałem, jaki jestem kontrowersyjny. Ja nigdy tego nie wiedziałem. Jak mi ktoś napisał kiedyś w jakiejś recenzji, że pan profesor Święcicki z właściwą sobie dezynwolturą, to ja nie wiedziałem, o co chodzi. Znaczy, że z czym? Sprawdziłem sobie w słowniku, to znaczy dezynwoltura, usiadłem sobie ze sobą i myślę sobie, to ja mam to. Ja nigdy nie tego nie miałem, ja po prostu sobie tak pisałem. Ale dowiedziałem się, że piszę z właściwą sobie dezynwolturą. I tak, to taka tak się figura stylistyczna. Tak się spłoszyłem, że po prostu od tej pory chyba nic nie napisałem większego, bo po prostu się boję, że piszę z właściwą sobie dezynwolturą. Niech się pan nie boi o tej dezynwolturze. W kulturze to jest taka figura. Każdy aspirujący krytyk musi użyć z wyrażenia z właściwą dezynwolturą. To jest po prostu szkoda gadać. To nie wiedziałem, ale bo na mnie to zadziałało. Są pewne figury. To nie jest oddział psychiatryczny. Tu się wszystko niestety da przewidzieć na tym rynku. Oni są boleśnie przewidywalni wszyscy i to nudy są. Okropne. No tak. Więc ja też zapraszam. Nie mam dobrej prasy w środowisku. W sensie nie, koledzy chyba nie przypadają za mną. Ale albo mnie nie czytają, albo nie lubią mnie czytać. Nie czytają, dlatego że... Znaczy koledzy, mówię, koledzy starsi, bo koledzy młodsi to czytają.
jestem popularny wśród młodszych kolegów. Z tego, co wiem, to jestem. Fala wstępująca jest ważniejsza niż koledzy czytają, tak. Ja też dla nich piszę, więc ktoś nie przejmuje się tak bardzo. Te książki są urzekające i ja uważam, że każdy powinien je przeczytać. Proszę Państwa. Przepraszam, że są takie cienkie. Ale moja żona, bardzo dobrze. Moja żona mówi, kiedy wreszcie napiszesz coś grubszego, ja już nie mogę patrzeć na te cienkie książki, ale jakoś coś nie bardzo mogę. Nie bardzo mogę napisać grubszą książkę. Nie, dlatego że. Ale napisałem taką książkę Depresja, instrukcja obsługi. Ona jest trochę grubsza. Ona jest trochę grubsza. Za chwilę tu będzie. Dzisiaj. Depresja, instrukcja obsługi. Nie. Panowie, nie depresja, tylko depresja jednak niezwykła choroba, czy depresja instrukcja? A, bo jest jeszcze depresja niezwykła choroba. A. Depresja niezwykła choroba też jest całkiem fajna. Depresja, no, jedna, nie ma. Depresja jednak niezwykła choroba to Edra. Aha. I już ją opublikowali, bo już mi przysłali. Nowe? To jest, kiedyś napisałem depresja zwykła choroba, a potem przemyślałem sprawę zupełnie niedawno i miałem potrzebę zmienić tamtą książkę na depresja jednak niezwykła choroba. Bo przeczytałem taką dyskusję w jakiejś krytyce politycznej, czy krytyce liberalnej, czy przepraszam. Niech pan nie czyta. Przeczytałem tam taką dyskusję, w której panowie, których nazwisk generalnie nie pamiętam, mówili o tym, że depresja to jest taki wykwit kulturowy, że to nie jest prawdziwa choroba, że to są takie wydumki. I strasznie mnie to zdenerwowało. Strasznie mnie to zdenerwowało, szczerze mówiąc, bo wiem o tym, bo przecież się z tym spotkałem, że jak ktoś w ich rodzinie zachoruje, jak oni sami zachorują, to przylecą do mnie i będą krzyczeli, czy jest na sali lekarz. A teraz opowiadają o wydumkach. To nie jest śmieszne, kurczę. Przecież jeżeli będziemy mówili, nie na pana mówię, tylko do nich, że jeżeli będziemy mówić, że to wydumki, no to jesteśmy o krok od tego, żeby zlikwidować niepotrzebnych lekarzy, którzy to leczą. Skoro to są wydumki, to przeczekajmy je po prostu. No więc bardzo prosiłem tych krytyków liberalnych, żeby nie igrali z ogniem, bo może igrają z tym ogniem, który mają w sobie. Liberałowie są najgorsi. I potem mogą się strasznie zdziwić, bo naprawdę potem jest właśnie ten nieśmiertelny, historyczny okrzyk, czy jest na sali lekarz. Nie, kurna, nie ma, zlikwidowaliście go. Weźcie teraz, przestańcie wydumywać, skoro nie macie. Lekarza już nie ma, wyszedł. Wyszedł, zamknął drzwi nieupoważnionym wstęp zbrojnym. Więc tam napisałem w tej książce, w tej niezwykłej robię, napisałem, że z jakiegoś nieznanego mi powodu mnóstwo ludzi uważa się za władnych do wypowiadania się autorytatywnego w sprawach psychiatrii. I dlaczego nie wypowiadają się w sprawie kardiologii, dlaczego nie nefrologii, dlaczego nie hepatologii, dlaczego wypowiadają się w sprawie psychiatrii? Niech się zajmują swoimi sprawami, niech się nie zajmują moimi pacjentami. Oni się zajmują sobą i przekładają ten swój stan na całą resztę. No i z tego wzburzenia napisałem tę niezwykłą chorobę i nie wiem, czy ktoś ją przeczyta, ale poczułem się trochę lepiej, jak to napisałem. No dobrze, nie myją poczucie, na pewno. Miałem poczucie, że walczę. No dobrze. A instrukcja obsługi, no to chyba jest taka prostsza instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi do nas jedzie i my ją wstawimy na nasze strony jeszcze przed świętami, natomiast to drugie weźmiemy po Nowym Roku, bo taka jest praktyka w sprzedaży, że się nie zawala magazynu przed końcem roku. Teraz poprawiam, zmieniam książkę, która się nazywa Strategie terapeutyczne w chorobach afektywnych i tam odróżniam taktykę od strategii, leczenia od prowadzenia. To fantastyczne. Taktyka, to są słowa, którymi nasi czytelnicy żyją. Do pierwszego wydania historyk, mój przyjaciel, pan profesor Czubaty mi napisał przedmowę. Świetnie. Ale to wydanie już dawno gdzieś się zmarnowało. Nie wiem, gdzie ta książka jest w ogóle. Mam pewnie jeden egzemplarz papierowy. Dobra, znajdziemy. No i to było 100 lat temu, jak Jarek, napisaliśmy habilitację, czyli 10 lat temu. Nie takie sztuki robimy. Jarek Czubaty napisał mi o właśnie czym się różni taktyka strategii z historycznego punktu widzenia, a ja potem napisałem, czym według mnie w medycynie. To właśnie dla nas jest. Ale potem przerabiałem tę książkę i ona teraz wygląda już zupełnie inaczej i nie ma w niej już wstępu Jarka, ale można bez problemu do niego wrócić. To nie ma znaczenia. Wydać. Możemy to wydać, ale po Nowym Roku. Rozumiem, że już nie mamy na to czasu, ale generalnie uważam, że zwłaszcza w psychiatrii są dwie zupełnie inne rzeczy. Jedną to jest leczenie pacjenta, czyli to, co robię tu i teraz, a drugie to jest prowadzenie pacjenta, czyli to, ponieważ pacjent choruje na chorobę, która będzie trwała przez wiele dziesiątków lat, więc ja muszę myśleć o tym, co będzie za rok, za 2 lata, za 10 lat, czyli muszę myśleć strategicznie, muszę mieć
plany całej kampanii, muszę myśleć o całej wojnie, nie tylko o najbliższej bitwie. Fantastyczne rzeczy. Niech pan nie tak o tej tabletce, zawsze. Tylko o... No właśnie. I no. Jakoś nikt w ogóle w tej sprawy, w ogóle nikt nie chciał zrozumieć. Super. Proszę państwa, zachęcam serdecznie i szczerze do przeczytania tych niewielkich książek. Znakomite. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie omówimy kolejną książkę profesora Łukasza Święcickiego poświęconą depresji. Oby tak się stało. Na razie, proszę państwa... Ja bardzo chętnie przyjdę. Na dzisiaj koniec. Dziękujemy. Naszym gościem był profesor doktor habilitowany Łukasz Święcicki. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo.